Nabiera tempa rywalizacja w tegorocznym pucharze Rock Cup Poland. Podczas trzeciej rundy rozgrywanej na torze Poznań w Przeźmierowie ścigało się we wszystkich kategoriach ponad 100 zawodników, a na torze nie brakowało walki i fantastycznych wyprzedzeń. W najmłodszej kategorii Baby Rock udaną rundę zaliczył Dominik Garbaciak, który zdobył komplet punktów, ale walka była bardzo zacięta na całej długości wyścigu. Ktoś mnie tam pukał od tyłu, ale nic mi nie zaszkodziło. Finał na starcie trochę mi nie poszło, bo za późno wcisnąłem gaz, ale na szczęście nikt mnie nie wyprzedził. Tylko 13 punktów w tej rundzie zdobył lider Kacper Rogala. W mini rock ścigało się 22 kierowców, a najlepszym w trzeciej rundzie był Adrian Janicki. Komplet 75 punktów, czyli dwa wygrane finały, nie oddaje tego, jak zacięta była rywalizacja o zwycięstwo. Marcel Kutz, który w obydwu wyścigach przyjeżdżał na drugim miejscu, przegrywał o ułamki sekund. W obu przypadkach to było mniej niż 1/10 sekundy. Junior Rock to kolejna z kategorii, w której emocje sięgały zenitu. W pierwszych dwóch rundach trwała walka o zwycięstwo między Michałem Kasiborskim a Mateuszem Pyłką. W błędzie byli jednak wszyscy ci, którzy sądzili, że nikt nie wciśnie się między tych dwóch fantastycznych, młodych kierowców. W trzeciej rundzie znalazł się ktoś, kto ich pogodził. To Jan Antoszewski, który wygrał finał, a w przedfinale był drugi, co pozwoliło mu zdobyć 70 punktów i wygrać tę rundę. Młody kierowca Speedkart włączył się w ten sposób do i tak bardzo zaciętej rywalizacji o zwycięstwo w tej kategorii. Kolejnym zawodnikiem, który trzecią rundę Rock Cup Poland może zaliczyć do udanych, jest Igor Lejko. Kierowca Amo Racing Team w kategorii Rock DVS nie miał sobie równych. Co prawda kroku próbował mu dotrzymywać Dawid Dziocha, ale nie pozwoliło to na odebranie mu choćby kilku punktów. Szczęścia nie miała jedyna kobieta w tej kategorii, Idalia Czarnocka, którą defekt wykluczył z przedfinału, a trzecim miejscem w finałowym biegu pokazała, że miała szansę na większą zdobyć punktową. W najstarszej kategorii Rock GP wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to będzie sezon Adriana Marcinkiewicza. W Toruniu w dwóch pierwszych rundach nie miał sobie równych. Podczas oficjalnych treningów w Poznaniu kierowca automobil klubu zielonogórskiego Duet również był bezkonkurencyjny, aż nadszedł czas wielkiego ścigania i ze świetnej strony pokazał się Daniel Zając. Wyścigi były dla mnie bardzo dobre, półfinał był zwycięski, z dobrą przewagą. W finale źle wystartowałem, zalałem trochę motor, straciłem pierwsze miejsce. Próbowałem szybko odzyskać, ale popełniłem błąd, gdzie wypadłem na piach. Myślałem, że już jest po wyścigu, ale uspokoiłem trochę głowę i systematycznie z kółka na kółko było coraz szybciej i czułem, po prostu czułem już w ostatnich czterech kółkach, że jestem w stanie to zrobić i dopaść Mariusza. Fantastyczny wyścig z wyprzedzeniem na ostatnich wręcz zakrętach był wisienką na torcie zawodów, które oglądała spora grupa kibiców. To wyśmienita reklama sportu kartingowego i liczymy na to, że kolejne rundy będą równie emocjonujące.